Thank you.
Drodzy bracia, siostry, serdecznie was witam dzisiaj tutaj na tym pięknym miejscu. Witam naszego gościa, co będzie przedstawiał dla nas, i to jest brat Zygmunt Ostrowski. Witamy, gratulujemy, że możemy być razem. Tak, to jest piękny czas, co my mamy. Pamiętajmy, że jest sobotni dzień. Wiem, tutaj w Australii to wczoraj mieli, się nazywa Dzień Australii. I już ten Dzień Australii, to już tam ludzie wymyślają, a jaki to Dzień Australii, to zrobią inny dzień. My mamy piękny dzień, sobotni dzień, sabat. A to jest sabat, kiedy podziękujemy naszemu Zbawcy, stworzył nas, stworzył świat i na siódmy dzień odpoczywał. I tutaj jest bardzo ważne to, że my jesteśmy tutaj na sobotnim dniu sabat. My mamy parę ogłoszeń. W tym czasie to jest pozdrowienie od naszego pastora Paweł Ostupski, pozdrowienie od Piotr Zręczycki, pozdrowienie od Irenki Rogol też, ale zapraszam tutaj Rubena, aby podzielił się z nami. Tak jak już brat Henryk powiedział, Australia daj mamy tylko raz w roku, ale sabat daj mamy co tydzień. I za to chwała Panu, że możemy co tydzień dziękować Bogu za ten dzień, chwalić Pana i cieszyć się każdego tygodnia tym dniem. Kochani, kilka ogłoszeń. Dostaliśmy aplikację na Big Camp, który odbędzie się 28 marca do 1 kwietnia. Yeah, so we've received an application for Big Camp. It's going to be occurring on 28th of March, 1st of April. Application forms, they're near the door. They're also on the internet. If you need to identify that, if you're going to be going, please let us know. Tak. Kto będzie zainteresowany, to może później pobrać te formy. Kolejne ogłoszenie. Zapamiętajmy dokładnie tą datę. 17 lutego o godzinie 4 po południu, jest to sobota, w naszym kościele odbędzie się koncert dla Polonii, dla naszej Polonii, dla polskiej Polonii, no polskiej, no, u nas, w naszym zborze. Yeah, so this is a date to note down in your calendars, the 17th of February at 4 o'clock, we are having a concert for anybody that's willing to come. It's for Polonia, but look, we're all sort of we're all welcome. We all understand. So come, note it down. 17th of February at 4 o'clock. Będzie to, można powiedzieć, bardzo busy dzień, ponieważ w tym dniu, 17 lutego, będziemy mieć wspólny obiad. Będziemy mieć do południa tutaj gości, siostrę Rose Hamulczyk na kazaniu, która będzie się również podzieli się z doświadczeniami, jakie były na misji w Tanzanii, bo oni w zeszłym tygodniu wrócili z misji w Tanzanii. And it's going to be a busy day, the 17th, because we're also going to have some special guests, Rose and Leon Hamulczyk. They're going to be sort of talking about what they did in Africa, in Tanzania. Tanzania. Później po koncercie będzie również krótki taki poczęstunek dla naszych wspólnych przyjaciół, którzy będą. Koncert ten będzie wstępem do misji, jaka będzie później w marcu, która odbędzie się w Domu Polskim w Syrena. Będzie to misja, którą będzie prowadził pastor Zdzisław Ples, który został zaproszony tutaj na tę misję. Będzie przez pewien czas nie tylko w Domu Polskim prowadzona, ale i w innych miejscach.
Yeah, and this concert on the 17th of February is like a little introduction for there's going to be a mission program later on in March by Pastor Pless, but that'll be happening later on in March. We'll give you all the details later on. Jeszcze jedno krótkie ogłoszenie. Prośba o modlitwę za pastorem Jankiem Polokiem. Jest w szpitalu, miał wypadek i bardzo poważny wypadek i ma połamane żebra i będzie musiał mieć prawdopodobnie bardzo ciężką operację na otwartej klatce piersiowej i proszę o modlitwy, abyśmy pamiętali o pastorze Janku Poloku, aby Pan pomógł mu wyjść z tego i aby mógł powrócić znowu do zdrowia. And so there is a request also from that we've just heard for Pastor Jan Pollock z Adelaide. From Adelaide that had a major accident. His ribs are broken. He's in hospital at the moment. So we pray for the surgeons to be putting him back together again, so that he's got a lot of preaching to do, a lot of messages to share. So let's pray for him as well. Okay, dziękuję. Na chwałę naszemu Panu śpiewajmy pieśń 402. Reading from Isaiah chapter 46 and the verses 9 and 10.
Remember the former things of old, for I am God, and there is no other. I am God, and there is none like me, declaring the end from the beginning, from the ancient times, things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Z tymi słowami uklękniemy do wspólnej modlitwy. Dear Heavenly and Almighty Father, thank you so much for giving us the ability to come and give you thanks, Lord Jesus, on this beautiful Sabbath morning, that we can hear your words, Lord Jesus, spoken through your good brother, Brother Zygmunt Ostrowski, that he might fill us with knowledge and wisdom that are your words, Lord Jesus, for those hearing, that they might be able to share them with others. We pray for our pastors, our church leaders. We pray, Heavenly Father, for what we've just heard about Pastor Jan Pollock, that he's going through a difficult time requiring your divine hands, Lord Jesus, to put him back together again. Broken ribs, broken body. Heavenly Father, please, we leave it up to you to do your work. We've got brothers and sisters that are also in need of assistance. Not everyone is here today because they're going through also pain and suffering. We pray for those that are going through being persecuted in wars, Lord Jesus, and hunger and famine and pestilence. Lord Jesus, we await your coming. We thank you for this moment in time on this Sabbath morning, that we can hear your words and be calmed and be able to listen clearly. I pray for your blessings. Amen. Zbierzemy w tej chwili dary. Proszę diakonowo podejść do przodu. Dzisiejsze dary są na potrzeby lokalne. Skłońmy głowy do modlitwy. Dobry, łaskawy Ojcze i Panie, jeszcze raz przychodzimy przed Twój tron święty, aby jeszcze raz Tobie oddać hołd, uwielbienie. Za wszystko, co nam dajesz, za wszystkie Twoje dary, łaski, błogosławieństwa. I w tej chwili, Ojcze, chcemy złożyć ten specjalny dar, aby był na rozwój dzieła Twego, na rozwój tego zboru. Pobłogosław każdego ofiarodawcę. Dziękujemy Ci, Panie, za to, co od Ciebie otrzymujemy. Dziękujemy i dzielimy się, Panie, z tym. W imieniu naszego Pana i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, przyjmij, Panie, każdy szczery dar, który w tej chwili będzie złożony. Amen.
Śpiewajmy na chwałę naszemu Panu pieśń 410. Nastał już w tej chwili czas, abyśmy wysłuchali Słowa Bożego. Serdecznie zapraszam brata Zygmunta, aby się podzielił z poselstwem, które przygotował, a do tłumaczenia zapraszam brata Henryka. Życzę błogosławieństwa Bożego wszystkim, którzy będą odbierać to słowo, i bratu Zygmuntowi, i bratu Henrykowi. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami. May the Lord be with us and the Holy Spirit as well. Chciałbym powitać wszystkich serdecznie na tym miejscu. I'd like to warmly greet everyone today. Szczególnie młodych ludzi, którzy są wśród nas. Especially the young people that are with us today. Którzy pięknie obsługują, prawda, instrumenty, nie tylko muzyczne, ale i techniczne. That beautifully in control of the musical instruments as well as the electronic instruments as well. Chciałem również powitać tych wszystkich, którzy będą słuchać, odbierać te kazanie na internecie. And I'd like to extend that greeting to those who are going to be listening through the internet. Chciałem powiedzieć, że poselstwo, które chcę przekazać dzisiaj, and the message that I'm going to be presenting today, nie wymyśliłem sam. That I didn't dream this up myself. Dostałem kopię, prawda, właściwie na miary, na kazanie jednego z pastorów ze Stanów Zjednoczonych. And I got this schemat of what I'm going to be saying from America. Swego czasu byłem dwukrotnie w Phoenix, w Arizonie. And I've been a few times in Phoenix, Arizona. I tam brat Andrzej Colson, który pochodzi z podobnych terenów co ja. And brother Andrew Colson, who comes from those same regions as I. Z okolic Jeleniej Góry. From Jelena Góra. Mieszka na stałe już od wielu, wielu lat w Ameryce, w Arizonie. He lives for many years now in Arizona. I od czasu do czasu przysyła mi takie ciekawe, prawda, namiary. And he sends me occasionally these highlights. Wiecie, dlatego, że dzisiaj w świecie chrześcijańskim, w naszym kościele i wszędzie wokół,
And we're finding that in God's church and further afield. Dzieje się wiele bardzo interesujących rzeczy. That there are many things happening. I nie wszystkie one są właściwe. And not everything is real. Dlatego, że powinniśmy być bardzo ostrożni i Chrystus Pan nas ostrzegał przed tym. And we should be rather careful and God is has highlighted to be aware of these things. Wiecie, kiedy miał odejść z tej ziemi, when he was when Jesus was ready to leave earth, ostrzegał swoich uczniów przed jedną szczególną rzeczą. He warned his disciples about one specific thing. Powiedział, uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. Be careful that no one deceive you. Kochani, to co dzisiaj chcę przedstawić. Today what I want to present. Na początku wydaje się bardzo proste i znana historia. Might seem quite straightforward and well known. Tak jak za chwilę zauważycie, jest to bardzo dobrze znana historia. And it, as you'll be able to see, it's a well known history. Często ja i rodzice jako mają dzieci. And I as a parent and those who have children. Często naszym dzieciom przekazywaliśmy tą historię. And we frequently have shared that with our children. A historia jest na temat Józefa w Egipcie. And the story is about Joseph in Egypt. I chciałem powiedzieć, że ta historia taka, że tak powiem, bardzo popularna. And the story is and so popular. Wiecie, od dzisiaj odgrywa bardzo ogromną rolę w pewnym środowisku. And today it extends very big. Kochani, to co zostało czytane przed chwilą przez brata Henryka na początku, ten teksty przewodnie. And those introduction texts that were written from Isaiah chapter 46. Ja pozwolę sobie przeczytać to w języku polskim również. And we'll hear it in Polish. Dlatego, że to jest bardzo istotne, żebyśmy, prawda, usłyszeli. And it's very relevant to listen to these words. Izajasz 46, rozdział 9 wiersz. Isaiah 46, 9 and 10. I tu czytamy takie słowa. And we're reading the following. 46. Wspomnijcie rzeczy dawne, odwieczne, bo ja jestem Bogiem, nie ma żadnego innego, jestem Bogiem i nie ma nikogo podobnego do mnie. Zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię, mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę. And those same words, remember the former things of old, for I am God and there is no other. I am God and there is none like me, declaring the end from the beginning and from ancient times things that are not yet done, saying my counsel shall stand and I will do all my pleasure. I kochani, pamiętając o tym, co przed chwilą czytaliśmy. And remembering that, what we've just read. Udajmy się do historii, udajmy się właściwie do Egiptu. And we are taking ourselves, our thoughts to Egypt. I czytamy tu w 41 rozdziale pierwszej Mojżeszowej Księgi Rodzaju. And we are reading, that's from Exodus, isn't it? Beginning. From Genesis. Genesis 41. From Genesis 41. I tu czytamy kilka wierszy od pierwszego do siódmego. And we're reading from the first seven verses. I po upływie dwóch lat śniło się Faraonowi, że stał nad rzeką. A oto z rzeki wychodziło siedem pięknych, tłustych krów, które się pasły na łące. Oto też za nimi wychodziło z rzeki siedem innych krów, brzydkich, chudych, które stanęły obok pierwszych krów nad brzegiem rzeki. I te brzydkie i chude krowy pożarły siedem pięknych, tłustych krów. Wtedy Faraon się obudził. A gdy usnął, śnił się po raz drugi. Oto siedem pełnych, cudownych kłosów wyrastało z jednego źdźbła. Oto siedem kłosów cienkich, wysuszonych od wiatru, wschodziło wschodniego, wyrosło za nimi. I te cienkie kłosy pożarły siedem pięknych kłosów. Wtedy Faraon się obudził, a był to sen. A gdy nastał poranek, ósmy wiersz, był zaniepokojony w duchu i kazał wezwać wszystkich wróżbitów i mędrców Egiptu i opowiedział im Faraon swoje sny, ale nie było nikogo, kto by potrafił je Faraonowi wytłumaczyć. So I'm reading this beautiful fragment, and it's worth listening to this from Pharaoh's dream in Genesis chapter 41.
And it came to pass at the end of 2 full years that Pharaoh had a dream, and behold, he stood at the river. Suddenly, there came up out of the river 7 cows, fine looking and fat, and they fed in the meadow. And then, behold, 7 other cows came up out of the river, ugly and gaunt, and stood by the other cows on the bank of the river. And the ugly and gaunt cows ate up the 7 fine-looking and fat cows, so Pharaoh awoke. And he slept and dreamt a second time, and suddenly 7 heads of grain came up on one stalk, plump and good, and then behold, 7 thin heads, blighted by the east wind, sprung up after them. And the 7 thin heads devoured the 7 plump and full heads. So Pharaoh awoke, and indeed it was a dream. And it came to pass in the morning that the spirit was troubled, and he sent and called for the magicians. Yes. Kochani, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w tamtych czasach sny były bardzo taką oczywistą drogą komunikacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem. And we must remember that in those days, dreams were a very positive method of communicating between God and man. Wiecie, i w Egipcie, szczególnie w Egipcie, mieli nawet podręczniki do tłumaczenia snów. And you know that in Egypt, what they had was little guidebooks that could interpret what the dreams are talking about. Wiecie, i często udawało im się odgadnąć, co te sny mają, jakie mają znaczenie. And many times those handbooks could identify what those dreams were about. Kochani, ale w tym wypadku ci medycy, ci magowie nie mieli pojęcia, o czym tu jest mowa. And in this instance, these magicians and soothsayers, they couldn't look at the text and they couldn't figure out this dream. I wtedy do głosu doszedł ktoś, kto mógł to zrobić. And then came the voice of somebody to Pharaoh who could interpret this dream. Mowa tu jest o Józefie, który był w więzieniu w tym momencie. And the topic was about Joseph, that he could interpret his dreams, but he was in jail at this time. Wiecie, i podczas czemu, który siedział w więzieniu jakiś czas temu, przypomniało się o Józefie, że on jemu wytłumaczył właściwie sen. And one of the servants who was sitting in prison at the time with Joseph, he remembered that yeah, Joseph, he can interpret his dream. Wiecie, i on powiedział o tym faraonowi. And he told this to Pharaoh. A faraon powiedział, sprowadźcie go natychmiast. And the Pharaoh said, get him here straight away. Wiecie, i czytamy w 25 wierszu historię dalszy ciąg. And verse 25 is reading the continuation of this story. I czytamy 25 wiersz, wtedy Józef powiedział do faraona, sen faraona jest jeden. Bóg oznajmił faraonowi, co uczyni. And it's saying, and Joseph said to Pharaoh, the dreams of Pharaoh are one. God has shown Pharaoh what he is about to do. Zobaczcie jedną rzecz. Bóg powiedział faraonowi, pogańskiemu władcy, co będzie robił. And take note, it's God who told Pharaoh what is going to happen. I tylko Boży sługa mógł wyjaśnić ten sen. And only God's prophet could interpret his dream. Dlatego, że tamci inni magowie, wiecie, ci różnego rodzaju wróżbici, nie mieli absolutnie możliwości znać prawdy. Because these magicians and wise men, Pharaoh's people, well, they just couldn't interpret this dream. Dlatego, że sen miał ogromne znaczenie dla przyszłości. Because the dream had a big meaning for the future. I czytamy w 26 wierszu, 7 pięknych krów to 7 lat, a 7 dorodnych kłosów to też 7 lat. Jest to jeden sen. 7 zaś chudych i szpetnych krów, które wychodziły za nimi, to 7 lat, a 7 pustych kłosów wyschniętych od wschodniego wiatru, to będzie 7 lat głodu. The 7 cows are 7 years, and the 7 good heads are 7 years, the dreams are one. And the 7 thin and ugly cows which came up after them are 7 years, and the 7 empty heads blighted by the east wind are 7 years of famine.
I kochani, czytamy dalej. A oto, co powiedziałem Faraonowi, Bóg ukazał Faraonowi, co uczyni. Nadchodzi 7 lat wielkiej obfitości w całej ziemi Egiptu, a po nich nastąpi 7 lat głodu i cała obfitość ziemi Egiptu pójdzie w zapomnienie, a głód wytrawi ziemię. And this is the thing that I have spoken to Pharaoh. God has shown Pharaoh what he is about to do. Indeed, 7 years of great plenty will come throughout all the land of Egypt. But after the 7 years of famine will arise and all the plenty will be forgotten in the land of Egypt and the famine will deplete the land. Kochani, co nastąpiło później, to my wiemy wszyscy, Faraon ustanowił Józefa jako rządcę Egiptu, który był drugim po nim. And here we can see quite clearly what's going to happen, that Pharaoh comes down from his position clearly. I kochani, i czytam w 37 wierszu takie oto słowa. A przez te 7 urodzajnych lat ziemia zrodziła oficie, Józef zgromadził całą żywność tych 7 lat, które były w ziemi Egiptu i składał żywność w miastach, składał w miastach urodzajne plony z otaczających je pól. Józef więc nagromadził zboża tak wiele, jak piasku morskiego, aż przestano je liczyć, bo było go bez liku. And which verses are they? 47 to 49. Yeah. And in the 7 plentiful years, the ground brought forth abundantly. So he gathered up all the food of the 7 years which were in the land of Egypt, and laid up the food in the cities. He laid up in every city the food of the fields which surrounded them. And Joseph gathered so much grain as the sand of the sea until he stopped counting, for it was without number. I kochani, czytamy, kiedy 7 lat głodu rozpoczęło się. And we are talking about when the 7 years of drought began. Zaczęli ludzie przychodzić do Egiptu, aby kupić żywność. That the people around Egypt came back to that city so that they could buy food. I czytamy w 54 wierszu dalej takie słowa. I nadeszło 7 lat głodu, tak jak Józef powiedział, i głód był we wszystkich krainach, ale w całej ziemi Egiptu był chleb. Gdy jednak na całej ziemi Egiptu był głód, lud wołał do Faraona o chleb, a Faraon powiedział wszystkim Egipcjanom, idźcie do Józefa, co wam powie, zróbcie. A na całej ziemi był głód, Józef otworzył więc wszystkie spichlerze, w których było zboże i sprzedawali Egipcjanom, bo głód wzmógł się w ziemi Egiptu. I ze wszystkich krajów przyjeżdżano do Egiptu, by kupywać żywność od Józefa, bo wzmógł się głód na całej ziemi. And the 7 years of famine began to come, as Joseph had said, and the famine was in the lands, but in all the lands of Egypt there was no bread. So when all the land of Egypt was famined, the people cried to Pharaoh for bread. And Pharaoh said to all the Egyptians, go to Joseph, whatever he says, you do. The famine was over all the face of the earth, and Joseph opened all the storehouses and sold to the Egyptians, and the famine became severe in the land of Egypt. So all the countries came to Joseph in Egypt to buy grain, because the famine was severe in all lands. Kochani, do tej pory ta historia jest bardzo znana, nieprawdaż? And this story is well known for all. Ale tutaj zmienia się troszeczkę klimat, kochani, teraz. But here we the climate changes a little bit for us. Dlatego, że słowo Boże mówi w Kaznodziei Salomona, pierwszy rozdział, 9 wiersz, takie słowa. And here we reading in the Songs of Solomon. Ecclesiastes. Okay. Powiedziane jest. Pierwszy rozdział, 9 wiersz, takie słowa. To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co się stanie. I nie ma nic nowego pod słońcem. And reading from the book of Ecclesiastes, verse 9, that which has been is what will be, that which is done is what will be done, and there is nothing new under the sun. Zapytacie się, a jaki to ma związek, jaki ma to aplikację do naszych czasów? And you'll ask, what has this verse got to do with our time today?
Czy to może się powtórzyć, taka sama sytuacja? Kiedy otworzymy księgę Amosa, proroctwa Amosa, when we open up the book of Amos, jest to mała księga prorocka w Starym Testamencie. It's a small book in the Old Testament. I tam 8 rozdział, wiersz 11, 12 czytamy takie słowa. And we're reading the following verses. 11 and 12. 8 rozdział. Jest 8. 8 rozdział, 8 chapter. 8 chapter. 11, 12. 11 and 12. I czytamy to takie słowa. Oto nadchodzą dni, mówi Pan Bóg, gdy ześlę głód na ziemię, nie głód chleba, ani pragnienia wody, ale słuchania słów Pana. I będą się błąkać od morza do morza i od północy na wschód. Będą biegać, szukać słowa Pana, ale go nie znajdą. Behold, the days are coming, says the Lord God, and I'll send a famine on the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. And they shall wander from sea to sea, from north to east, and they shall run to and fro, seeking the word of the Lord, but shall not find it. Kochani, to, co zostało zapisane w Słowie Bożym kiedyś, and that what which was written in the word of God previously, to się stanie znowu. It's going to repeat itself again. Szczególnie wtedy, kiedy to jest powtórzone co najmniej dwa razy. And especially that it was repeated twice. My pamiętamy, kiedy Pan Jezus przemawiał, zawsze mówił: zaprawdę, zaprawdę powiadam to. And you know that when Jesus said in truth I tell you, to potwierdzało te stwierdzenia, o których Chrystus Pan mówił. And this underlines that comment that Jesus was talking about. Kiedy my mówimy o głodzie, kiedy my mówimy o proroctwie, które miało się wypełnić w czasach Józefa. When we're talking about the famine that was supposed to have occurred in the time of Joseph. Józef powiedział faraonowi w 32 wierszu, 41 rozdział, prawda, pierwszej Mojżeszowej. A skoro sen śnił się faraonowi dwukrotnie, oznacza to, że ta rzecz jest postanowiona przez Boga i Bóg spiesznie ją wykonać. And because it was repeated and the dream was repeated to Pharaoh twice, because the thing is established by God and the God will shortly bring it to pass. Wiecie, w późniejszym czasie, kiedy Bóg dawał proroctwo swojemu prorokowi, you know, in later times when God was giving his prophet the prophecy. Czy dawał to proroctwo królowi, chociażby takiemu jak Nabuchodonozor? When he was giving to a leader like Nebuchadnezzar. My pamiętamy ten posąg, prawda, z drugiego rozdziału Księgi Daniela. And you remember that statue which is identified in the second chapter of Daniel. Wiecie, i sytuacja była podobna jak w tym wypadku. And the situation was the same like in this example. Żaden z tych magów nie mógł wytłumaczyć tego snu, prawda, Nabuchodonozorowi. None of the wise men could interpret the dream to Nebuchadnezzar. Dopiero Daniel, w którym mieszkał Duch Boży, mógł to uczynić. Only Daniel, who was living in God's house, could interpret that dream. Dlatego, że Bóg mu objawił, co się śniło Nabuchodonozorowi i wyjaśnił znaczenie tego. Because God had enlightened Daniel's mind to interpret what what Nebuchadnezzar had dreamed. I kochani, i ten sen z drugiego rozdziału przedstawiał potężny posąg. I to oznaczało całą historię świata do obecnego czasu, a nawet dalej. And that statue that was dreamed of by Nebuchadnezzar portrayed the different empires in his time and into the future as well. Ale 7 rozdział Księgi Daniela. But chapter 7 in Daniel pokazuje tak samo historię świata. Shows again the history of the world. Podobną jak pokazano zostało to Nabuchodonozorowi. The same as what was shown for Nebuchadnezzar. Ale już to inaczej było przedstawione. But again it was a little bit differently shown.
tam Bóg używa pewnych zwierząt, pewnych bestii, które reprezentują te królestwa. And there Daniel shows the different beasts that are showing different kingdoms. I kochani, i to, co wyjaśnił Daniel Nabuchodonozorowi, dokładnie wypełniło się w tych właśnie dwóch, prawda, objawieniach. And what God had reflected to Daniel shows in these two scenarios exactly what happened. Z tym, że w siódmym rozdziale Bóg dodał o wiele więcej szczegółów, co się będzie działo w tych okresach czasu. Excepting in Daniel, God gave more knowledge to Daniel what's going to happen in the future. To tak pięknie określił pastor Mark Wilson w Polsce w Skoczowie ostatnio. Yeah, and it was beautifully reflected in what pastor Mark Wilson shared in Poland. I on powiedział, że ten drugi rozdział to jest szkoła podstawowa. And the second chapter is like primary school. A siódmy rozdział to już jest średnia szkoła. And the seventh chapter, that's like secondary school. A późniejsze rozdziały to już jest uniwersytet. But later chapters, they're like university. Gdzie jest powtarzana historia, dodane o wiele więcej szczegółów i bardziej skomplikowanych. And there you've got more information, more detail. I wiecie, podobnie jest w życiu Jezusa. And it's pretty much the same like in life of Jesus. Chrystus Pan wielokrotnie mówił na temat swojej śmierci. And Jesus many times has told people about his death. Mówił o tym, w jaki sposób umrze. And he told about the manner of his death. Mówił, kto go zdradzi. And he said who is going to accuse him. Wiele szczegółów dotyczących tego wydarzenia. And many details about this particular event. I to się wydarzyło. And it happened. Bo taka jest zasada Pisma Świętego. Because that is exactly the way that the Bible is written. A teraz, kochani, chcę wam powiedzieć, co się wydarzyło dzisiaj w kontekście, prawda, wydarzeń w Egipcie. And now I'd like to share with you what's happening today on the basis of the imagery of what we had in Egypt. I chciałbym uprzedzić, żebyście nie byli niektórzy uprzedzeni tego, co będzie tu powiedziane. And I just want to warn you not to be offended by what we are reading. Dlatego, że niektórzy powołują się na historię Pisma Świętego, przypasowując ją do swoich teorii. Because a lot of people, they seem to go back to what the Bible is saying and then they reflect back on through their own theory. I kochani, kiedy my mówimy na temat biskupa Rzymu, when we talk about the Bishop of Rome, który wstąpił na swój tron w 2012 bodajże, When the Pope came onto his throne in 2012, ogłosił on encyklikę, tak zwane przesłanie Legato Si. And he commissioned a encyclical called Legato Si. Legato Si. To jest po łacinie. It's in Latin. Głównym tematem tego przesłania to zmiana klimatu na Ziemi. The main topic was the change of climate on earth. I kochani, i jego rola, jaką on chce odegrać w powstrzymaniu tego procesu. And his role is highlighting by that he can hold back this climate change. A to, co ma powstrzymać, prawda, zmiany klimatu i po prostu uratowanie świata. And this part about him being able to hold back this climate change and change the what the weather's doing. To będzie wprowadzenie niedzieli, która będzie obowiązującym świętem dla całego świata. It's going to come back on a specific Sunday, which is going to be noted by the whole world. Ze względu na to, że będą świętować niedzielę, będą, prawda, nie będą pracować, będą świętować i będą jako rodziny razem. And that particular event is going to be highlighted because people are going to be celebrating and worshiping together on the Sunday. Kochani, 7 lat potem, po tej encyklice, 7 years later after that encyclical, w 22 roku, w zeszłym roku, in 22, wydał kolejną encyklikę, he issued a new encyclical, Laudate Deo.
Laudato Deum, która jest kontynuacją tego tej poprzedniej. Which is a continuation of what he wrote 7 years earlier. Ale tutaj dodał jeden szczegół. But he underlined one specific point. On się porównuje w tej encyklice do Józefa z Egiptu. And he is putting himself in a position of Joseph like in Egypt. Do czasu, kiedy to Egipt, prawda, żywił cały świat ówczesny. Right up to the moment of when Egypt was feeding the whole world, basically. W tym czasie do Egiptu zjechał cały świat, aby po prostu kupić żywność, aby przetrwać. And you remember that the whole world at that particular time was coming to Egypt to buy food for nourishment. I to, co czytamy w sprawozdaniu z pierwszej Mojżeszowej, to okazało się, że nie tylko przywieźli majątek do Egiptu. And as we read, as we've read in Genesis, that first fragment, they not only came, but they brought their wealth to Egypt. Ale również sprzedali się jako niewolnicy dla faraona. And they sold themselves like convicts to Pharaoh. Dlatego, że wszystko oddali za to, żeby przetrwać. Because they gave all so that they can live. Kochani, dzisiaj cały świat patrzy się na Rzym. So the whole world today is looking at the Jewish nation. No, Rzym. Rzym, sorry, Rome. Kochani, dlatego, że on pretenduje być jak Józef i wykarmić cały świat. Because it is giving that posture of saying that it can feed the whole world. Ale kochani, tu nie chodzi o jedzenie. But here, brothers and sisters, it's not talking about, we're not centralizing about food. Dlatego, że jak popatrzymy się wokół nas, na cały świat, jest ogromny dobrobyt. When we look around ourselves, we can see in the world there is prosperity. Ale kochani, my dostrzegamy dzisiaj inną potrzebę. But we are highlighting a bigger need. To, o czym mówi prorok Amos. That what Amos is talking about. To jest głód Słowa Bożego. That's the hunger of good word of God. A co oferuje Rzym? And what he's offering Rome? On nie proponuje chleba. And he's not offering bread. On nie oferuje Ewangelii. He's not offering the scripture. Ale wiecie, co on oferuje? You know what he's offering? On oferuje, prawda, tolerancję. He's offering tolerance. On oferuje, prawda, relacje. Relationships. On oferuje po prostu do tego stopnia tolerancję, że możesz wierzyć w co chcesz. He's accepting your tolerance that you can believe what you want. Możesz mieć zasady, jakie chcesz. You can have any basic principles that you like. Formę uwielbienia, jaką chcesz. The form of worship, whatever you desire. Ale żebyśmy tylko byli razem. But as long as we are together. I świętowali święto, to jest niedzielę. And we are celebrating on that Sunday. I kochani, i to, co jest tu jest takie szczególne w tym. And what's important here. On używa tutaj terminologii tego okresu, czasu, który pochodzi z, prawda, z okresu, prawda, Egiptu. And he's reflecting back on the type of terminology and the date periods of what was written way back in Genesis here in the Bible. Dlatego, że tam występuje 7 lat głodu i 7 lat urodzaju i 7 lat głodu, razem 14 lat. And he's reflecting back on the 7 years, you know, from the cows, and the 7 years from the grain. So it's basically 14 years of drought. I kochani, to, co on powiedział w tym przesłaniu, to 2027 będzie tym rokiem jubilation, to jest znaczy radowania się, że dopięli swojego celu. On his calculations, he's saying that 2027 is this going to be the period of jubilee, the period of complete excitement. Dlatego, że według niego i tej całej, prawda, tej grupy ludzi, którzy to, prawda, preferują. According to him,
The people who are following this encyclical and are tolerating his message. To będzie rok, gdzie dopięty będzie plan zbawienia świata. It's going to be the moment of salvation for the earth. Kochani, a co jest najciekawsze w tym wszystkim, to jest to. And what's interesting in all of this, że w tej encyklice jednej i drugiej nie powołuje się wcale na Słowo Boże. That in his encyclicals he doesn't refer back to God. On nie mówi na temat Boga Stworzyciela. He doesn't reflect back on God the Creator, który ma kontrolę nad całą ziemią, who's got control over the whole world, który jest twórcą tej ziemi, who is the creator of the world, który ma prawo zniszczyć i na nowo otworzyć, who has got the ability to create and destroy. I on to zrobi w swoim czasie. And he will do it in his time. Ale kochani, ale tutaj jest mowa na temat jego planów wprowadzenia pewnego dnia jako kultu. And he's got his plans to have a specific date like a cult. I to według niego ma zbawić świat. And he in his message is saying that is going to save the world. Pomijając to, czego Bóg oczekuje od człowieka. Which is going above and beyond what God wants from humanity. Kiedy czytamy, kiedy otworzymy list apostoła do Hebrajczyków, when we read the gospel message from Hebrews, czytamy tutaj, gdzie tu są Hebrajczyki? Mam tu taki, wiecie ten taki zaznaczone. John, no popatrzcie, no nie mogę znaleźć. A tu jest. Okej. Okay. List apostoła Pawła do Hebrajczyków, kochani, i tu mamy. Dziesiąty rozdział, 16 wiersz. So, look at Hebrews chapter 10. 16 wiersz. Verse 16. I tu czytamy takie słowa, które apostoł Paweł pisze. Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach. And this is, I'm reading from chapter 10 of Hebrews and verse 16. And Paul writes like this, and this is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I'll put my laws into their hearts and in their minds I'll write them. Kochani, jakie słowo tu się rzuca tak bardzo mocno w oczy nam? What words are sort of, you know, being highlighted here? Kto tu jest tym, który wkłada, który robi, że to się dzieje? Who is manipulating and controlling the events that are going to take place? Czyje to jest prawo? Whose law is this? Powiedziane moje prawo. And it says my law. Pan mówi, to jest moje prawo. And he says the Lord says that it's my laws. Ja włożę w serca ich. And I will write those onto the hearts. Wypiszę na ich umysłach. To jest podstawa. And I'll write those in their minds, and this is the underlining factor. A co Franciszek mówi? And what does Francis say? Ja tutaj wprowadzę pewien dzień, aby żeby wprowadzić to, aby ulepszyć świat. And what does he say? That he's putting it on himself that I will sort out the days on this Sunday. Pomijając wolę Boga Stworzyciela i Stwórcy. Eliminating God as the creator and leader. A jakie jest prawo? And what is the law? Czytamy w drugiej Mojżeszowej 20 rozdział, prawda, i tu czytamy czwarte przykazanie, które mówi. And here we're reading in Exodus chapter 20. I ósmy wiersz, pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. And we remember those words beautifully because it's in verse 8 says, remember the Sabbath day to keep it holy. Tu nie jest powiedziane, pamiętaj jakikolwiek dzień. It doesn't say any one of those days. Jakiś wybrany przez ciebie. One of those days that are selected by you. W którym będziesz się czuł dobrze. That you're going to feel comfortable in. Ale pamiętaj na mój dzień.
But it says, remember my day. Abyś go święcił. So that you'll keep it holy. Dlaczego? Why? Dlatego, że w 11 wierszu powiedziane jest: Pan bowiem przez 6 dni stworzył niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest. Siódmego dnia odpoczął, dlatego Pan błogosławił dzień szabatu i uświęcił go. Because in verse 11 he says quite clearly, for in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the seventh day. Kochani, my znamy te wymagania, które sam Bóg napisał w swoich przykazaniach. We know these verses because he wrote them in his commandments. Dlatego też kiedy objawił się, prawda, Janowi na wyspie Patmos, when he showed himself to John on the island of Patmos, powiedział takie ciekawe słowa w 14 rozdziale, 12 wierszu. He said those beautiful words in Revelation chapter 14 verse 12. Tu jest cierpliwość świętych i tu są ci, którzy zachowują przykazania Boga i wiarę Jezusa. Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and the faith of Jesus. Kochani, wiarę Jezusa zachowują ci, którzy zachowują przykazania Boże. And here we're talking about the faith of God's people that are keeping his commandments. Ale pytanie zachodzi, o co chodzi, dlaczego niedziela? But here the topic comes back, why not Sunday? Czy to nie jest dobry dzień jak każdy? Isn't it a similar day like any other? Odpowiedź jest nie. The answer is simply no. Dlatego, że Pan Bóg pobłogosławił dzień siódmy. Because God blessed the seventh day. Dzień, w którym sam odpoczął. The day that he himself rested, którego uczynił pamiątką swojego stworzenia, that he gave as a reminder of his creation. I kochani, a komuś zależy na tym, ażeby po prostu ten dzień odsunąć od ważności. And it comes to mind that somebody wants to eliminate this day. Co niesie za sobą zapomnienie, kto jest stworzycielem. That carries behind itself to forget this day. Wiecie, kiedy Chrystus Pan był na ziemi, powiedział bardzo ciekawe słowa. When Christ Jesus was on the earth, he said some beautiful words. W 14 rozdziale Ewangelii Jana mówi tak. And in John chapter 14, he said these beautiful words. Tu powiedziane jest w 27 wiersz, 14 wierszu takie słowa. Przepraszam, w 21 wierszu takie słowa. Yeah, and he said in verse 21 these beautiful words. Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój ojciec i ja go będę miłował i objawię mu samego siebie. And he who has my commandments and keeps them is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Kochani, czy to nie jest piękna rzecz, kiedy mówimy na temat zachowywania przykazań? And isn't this a beautiful underlining factor of he who keeps the commandments? Które tu mówią, że przykazania, zachowanie przykazań Bożych, a szczególnie sabatu. And he who keeps the commandments and especially the Sabbath. To nie jest jakiś suchy nakaz. And it's not just some dry request. Ale tam jest zawarta miłość. But behind that there's an underlining love. Wdzięczność. Thankfulness. Podziw nad dziełem, jakiego dokonał sam Bóg. Amazing wonderment on who God is. Wiecie, a w zamian otrzymujemy miłość Boga. And in that we are receiving God's love. Nie tylko Jezusa, ale samego Boga Ojca. Not only Jesus, but the love of God himself, dlatego, the Father. Że tego, czego dokonał Jezus dla nas. So that what Jesus gave to us, to sprawia samemu Ojcu największą radość. This gives to God the Father more love. I kiedy my, że tak powiem,
Dajemy powód do radości naszemu Zbawicielowi, zachowując sabat. And if we are giving more satisfaction to God and God the Father for us keeping the Sabbath, kiedy zachowujemy ten sabat i uwielbiamy go jako Stworzyciela, and we are respecting the Sabbath as for God the Creator, wtedy, prawda, całe niebo się cieszy i my również. Then the whole heavens are happy and we as well. Wiecie, dlatego też Chrystus Pan w swoim przesłaniu, w tym samym rozdziale, w 27 wierszu mówi tak: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam nie tak jak daje świat, niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Yeah, and this is why Jesus has come back with the, in verse 27 of Revelations 14, those beautiful fragments saying, peace I live with you, I live with you, my peace I give to you, not as the world gives, do I give to you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Kochani, na jakiej podstawie, jak to może być możliwe, że my możemy mieć ten właśnie pokój, kiedy nie ma pokoju nigdzie? How can we have this peace when there is no peace anywhere? Kochanie, to jest właśnie ta tajemnica Ewangelii. This is the secret of the gospel. Wiecie, to jest to piękno przesłania Słowa Bożego, które właśnie pokazuje nam, dlaczego mamy powód do radości. And this is why the gospel message gives us a reason why we have to celebrate the true message. Dlatego, że kiedy Jezus Chrystus mówił do uczniów na ten temat, when Jesus was talking to his disciples on this topic, to powiedział mu, za chwilę mnie nie zobaczycie więcej. He said shortly, you will not see me again. Wiecie, kiedy Jezus Chrystus Pan zmartwychwstał, jeszcze przez 40 dni ukazywał się swoim uczniom. You know, after Jesus resurrected, he showed himself to his disciples for 40 days. Nastąpił moment rozstania. And there became a moment of separation. Kiedy weszli na górę oliwną. When they went onto the mountain of olives. Czytamy w Dziejach Apostolskich pierwszy rozdział. When we read in the Acts of the Apostles in the first chapter. W 9 wierszu czytamy takie słowa. A kiedy pierwszy rozdział Acts 9 dalej. Mm-hmm. Kiedy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obok zabrał go sprzed ich oczu. A gdy się wpatrywali w niebo, jak wstępował, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach i powiedzieli, mężowie galilejscy, dlaczego stoicie, wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba. And now, when he had spoken these things, while they watched, he was taken up, and a cloud received him out of their sight. And while they looked steadfastly towards heaven as he went up, behold, two men stood by in white apparel, who also said, Men of Galilee, why do you stand gazing up into the heaven? This same Jesus, who was taken up from you into heaven, will so come in like manner as you saw him go into heaven. Kochani, to jest zapewnienie samego Jezusa Chrystusa i aniołów, że Jezus Chrystus Pan przychodzi. And this is certainty to men and to angels that he will come again. Ale tak jak w Genesis, prawda, w księdze pierwszej powiedziane było, że kiedy Bóg mówi dwukrotnie, to na pewno się wykona. And this is like what we've heard in earlier on in Genesis, that if he says twice, well, he's underlining that fact that he will come again. Czytamy w objawieniu tego Jana pierwszy rozdział takie oto słowa. And when we read in Revelation chapter 1, 7-8 wiersz. Revelation, the pages are sticking again. Yeah. Czytamy tutaj wspaniałe słowa, które są pokrzepieniem naszych serc. And these words that we read are like a growth in our heart. Czytamy tutaj, oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebodli, będą lamentować nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest, który był i który ma przyjść, Wszechmogący. And verse 7 in chapter 1 of Revelations, behold, he is coming with clouds and every eye will see him, and they also who pierced him,
And all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, amen. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is and who was and who is to come, the Almighty. Kochani, są to wspaniałe słowa nadziei i pewności powrotu Jezusa Chrystusa. These are beautiful words of hope and certainty of the coming of Jesus. Dlatego, że to mówi, jam jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, byłem umarły, ale żyję na wieki wieków. And he says here that I am the Alpha and Omega, I have been and who is to come. Tak, czytamy o tym właśnie w 18 wierszu. I żyjący, a byłem umarły, a oto żyję na wieki wieku i mam klucze piekła i śmierci. Verse 18. I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of Hades, of death. Kochani, wracając do naszego wiersza przewodniego. And reflecting on the verses previously. Który jest zapisany w, prawda, Izajaszu 46, 9, 10. And what we read from Isaiah 46, 9 and 10. Powiedziane, że to co on, sam Bóg zamierza, to uczyni. That what he is thinking of, he will do. I na pewno się to dokona. And he will do this with certainty. Dlatego, że u Boga nie ma rzeczy niemożliwych. And with God there are no things that are impossible. Dlatego, że w 9 wierszu czytamy, zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. And he mentions in verse 10, that's Isaiah chapter 46, that from the end, from the beginning, and from ancient times, things that are not yet done. Mówi, mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę. My counsel shall stand, and I will do all my pleasures. Powinniśmy już kończyć, ale ja chciałem jeszcze jedną rzecz dodać. But I know time is running out, but I'd like to just add one more point. Ktoś zapyta, no dobrze, ale czy wszyscy będą zbawieni, dlatego że tak Bóg, prawda, pragnie? And the comment comes back, we'll all be saved the same like people desire. Bez względu na to, co robili i co robią w swoim życiu. Irrespective of what they've done and doing in their lives. Bez względu na oczekiwania Boże, robią po swojemu. And they're doing things without God. They're doing it by themselves. Kochani, Biblia mówi bardzo zdecydowanie na ten temat. The Bible says quite categorically on this topic. I powiedziane jest w Revelation, to jest objęcie do Jana, 13 rozdział, bardzo mocny rozdział w Piśmie Świętym. And in Revelation chapter 13, very strong chapter in the Bible. I te słowa mogą nas przerazić, kochani, powiem szczerze. And I know these words can sideswipe us. I życzyłbym sobie, żeby żaden z nas nie znalazł się w tej pozycji, o której te słowa mówią. And I don't want anybody to find themselves in that position where these words are talking about. Trzeci wiersz 13 rozdziału mówi, i zobaczyłem z jedną z głów jakoby śmiertelnie zranioną, lecz jej śmiertelna rana została uleczona i cała ziemia zdziwiła się i poszła za bestią. And in verse 3 of Revelation chapter 13, and I saw one of the heads as it had been mortally wounded, and his deadly wound was healed, and all the world marveled and followed the beast. A czwarty wiersz mówi, i oddali pokon smokowi, który dał władzę bestii, oddali też pokłon bestii, mówiąc, któż jest podobny do bestii, któż z nią może walczyć. And so they worshipped the dragon who gave authority to the beast, and they worshipped the beast, saying, who is like the beast? Who is able to make war with him? A i ósmy wiersz czytamy, wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon ci, których imiona nie są zapisane w księdze żywota baranka zabitego od założonego świata. And all who dwell on the earth will worship him whose names have not been written in the book of life of the book of life of the lamb slain from the foundation of the world. Czy teraz widzicie tą prawda tą zbieżność, o czym mówi Franciszek? And do you now see this this collection of words that are spoken of by Brother Francis? On chce karmić cały świat swoimi naukami. He wants to feed the world with
with his knowledge, swoją teologią, with his theology, swoimi przykazaniami, with his commandments, swoim dniem odpocznienia, with his day of rest, który nie ma nic wspólnego z Ewangelią, which has got nothing to do with scripture. I niech Bóg nas strzeże od tego, abyśmy byli zaliczeni do tych, którzy nie są zapisani w księgach Bożych od założenia świata. And let God be with those who are written in the books of the creation. Dałby Pan, abyśmy w naszych codziennych naszych studiach. Let God give to each one in our daily study. Abyśmy skupili się na tym, co mówi Pan. That we can focus on the words that the Lord is saying to us. A nie co mówi człowiek. But not on the words of what a human is saying. Dlatego że Chrystus Pan w pewnym momencie, będąc na ziemi, powiedział takie słowa. Because then God said when Jesus said when he was on the earth, znieważyliście moje prawo dla tradycji waszych ludzkich. You have ignored my words on the and based everything on the traditions of people. Ale ja chciałbym, żebyśmy wszyscy powiedzieli jak Jozue swego czasu do narodu izraelskiego. But I'd like to share with you what was said by Joshua to the people of his nation. Powiedział, dzisiaj wybierzcie, komu chcecie służyć. Today decide who you will serve. Ale ja i mój dom będziemy służyć Panu. But I and my house will serve the Lord. Amen. Amen. Dziękujemy Bogu za to poselstwo, które przekazał brat Zygmunt. Komu chcemy służyć, zanim przyjdzie Pan? Decyzja należy do każdego z nas. Dziękuję również bratu Henrykowi za tłumaczenie. Kończąc te błogosławione chwile, będziemy śpiewać na zakończenie pieśń pod numerem 548. Boże Ojcze, Królanie w ziemi, w tej to chwili chcemy Ci dziękować za dzień sobotni, za to, że dałeś nam ten dzień wytchnienia, że możemy rozpamiętywać, że jesteś naszym Stworzycielem, naszym Odkupicielem,
że jesteś naszym również arcykapłanem, który wstawia się za nami. Dziękujemy Ci, Panie, szczególnie za ofiarę, którą złożyłeś w naszym imieniu, że tak nas umiłowałeś. Nie znamy powodów, Panie, dlaczego, ale dziękujemy Ci za to, że dałeś nam się poznać, że uczyniłeś nas godnymi nazywać się Twoimi dziećmi, chociaż absolutnie nie zasłużyliśmy na to. Dlatego proszę Cię w tej chwili, abyś dał nam Ducha Świętego, abyśmy w mocy Ducha Świętego mogli kroczyć i świadczyć o Tobie, że Ty jesteś naszym Bogiem i powtarzać za Jozuem: my i nasz dom będziemy służyć Tobie, Panie, jako naszemu Zbawicielowi i Stworzycielowi. Daj, Panie, by ci wszyscy, którzy jeszcze nie znają Ciebie, a szukają prawdziwego Boga, aby Ciebie znaleźli, abyś Ty był ich centrum życia i przyszłości. A prosimy Cię, użyj nas, jeśli to jest możliwe, abyśmy im pomogli znaleźć Ciebie. W Twoje ręce się oddajemy i prosimy o błogosławieństwo dalszych godzin dnia Twojego sobotniego, abyśmy mogli się znowu zgromadzić na kolejnym nabożeństwie ludu Twojego, kiedy przyjdzie ten czas, kolejny sobotni czas, który jest dla nas szczególnym czasem, gdzie mamy łączność i przyjemność przebywania, studiowania, śpiewania, dziękowania Tobie za to, czego dokonałeś dla nas i dla naszych dzieci. Za wszystko przyjmij chwałę i uwielbienie. W Jezusie Panu. Amen. Amen. Te błogosławione chwile zakończymy słowami apostoła Pawła z listu do Tesaloniczan, który kieruje specjalne poselstwo dla każdego z nas. Przeto bracia, stójcie, a trzymajcie się nauki podanej, którejście się nauczyli lub przez mowę, lub przez list nasz. A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, a Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pociechę wieczną i nadzieję dobrą przez łaskę, niech cieszy serca wasze i utwierdza was w każdej mowie i w każdym uczynku dobrym. A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszelkim sposobem. Pan niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Amen. Cichą modlitwą zakończymy te błogosławione chwile. Amen. Drodzy, życzę wam przyjemnego kolejnego tygodnia pod opieką Bożą przeżytego, aby znowu nas kolejnego sabatu na tym miejscu zgromadził. Niech was Pan prowadzi. Amen. Amen.